Poniedziałek powyborczy. Kończymy tutaj orać te pół hektara. Tam gdzie wcześniej oraliśmy, widać, że ta ziemia ładnie gdzieś tam skruszała, także kończymy to. Zaraz leci sól potasowa, uprawa. Pewnie jutro na spokojnie, nie będziemy tutaj na wariata jeszcze dzisiaj robić. Tutaj był międzyplon o zimę. Widać, że facelia gdzieniegdzie tutaj odbija. Także gdzieś tam ożyła po zimie. No i niszczak lekarski kwitnie, czyli co? Termin siewu kukurydzy, a mamy 8 kwietnia dopiero. Także bardzo, bardzo wcześnie. Gdzieś tam na Kujawach, na południu Polski już pomału siewy kukurydzy ruszyły. U nas, nie wiem, gdzieś koło 20, chwilę przed 20 pewnie zaczniemy. Myślę, że gleba jest gotowa, już nawet w chwili obecnej nagrzana pod kukurydzę, aczkolwiek trochę mnie tutaj martwią ewentualne przymrozki, które mogą wystąpić gdzieś tam w maju i kukurydza będzie w wysokich fazach, no i to gdzieś tam in minus może trochę zadziałać. A jak ona będzie troszeczkę mniejsza, bądź jeszcze nie wyjdzie z ziemi, to wtedy zawsze trochę lepiej to znosi. Oczywiście ona nie zmarznie całkowicie, ale wiadomo, czym wyższa, większa roślina, tym te stresy są zdecydowanie większe. Ok, rozsiewamy sól potasową, teraz jesteśmy na poletkach. Tutaj widzicie troszeczkę dalej, te miejsce będzie się w mulcz, tutaj będzie uprawa bezorkowa, a tutaj oreczka i dalej poletka już na orce. Wysiewamy 150 kg soli potasowej, czyli to nam da 90 kg potasu w czystym składniku. Tak, wstępnie to uprawimy i później co? Saletrzak w dawce, około 400 kg na hektar. No i jeszcze raz uprawiamy już na gotowo i czekamy na pogodę. Pogoda jest, na odpowiednie warunki i myślę gdzieś 18-20 będziemy siać kukurydzę. Ziemia fajna, jednolita, także wszystkie odmiany będą miały porównywalne warunki. Także myślę, że tutaj plony czy poletka pokażą dokładnie, która odmiana konkretnie na tym stanowisku jest najlepsza. I ostatnie pole, które rozsiewamy solą potasową. Tutaj jest niskie pH i niska zawartość magnezu, także też tutaj wapno granulowane damy, ale to jutro. A tamto pole, co wcześniej widzieliście, też rozsiewałem tutaj drugą dawkę azotu. Dzisiaj jest, było opryskane tą jedynką, no i plus oczywiście siarcza magnezu i odżyweczki Dr. Green złoża. No. Także jeszcze jutro te jedynki nareszcie, no i później skracanie też wszystko praktycznie za koleją, jak będzie leciało. Następny dzień rano, 10 paczuszek Mellera, zawozimy do klienta. I kończymy rozsiewać wapno granulowane, jesteśmy na tym polu, no najsłabszym w gospodarstwie, 4B, 5, 6 klasa. Lekka ziemia, bardzo lekka, także też widzę, że tutaj najszybciej uwidaczniają mi się braki wapnia, magnezu, także gdzieś to jest wszystko wypłukiwane. No i co, 600 kg, 500, 500, 600, między 500 a 600 kg wapna magnezowego. Także gdzieś tam uzupełniamy te braki pH ewentualnie. Troszeczkę podnosimy, no i oczywiście uzupełniamy magnez. No i wapń, który też jest bardzo potrzebny we wzroście, w plonowaniu kukurydzy. To akurat wapno granulowane Kalgrup, którego też jestem dystrybutorem. Także zawsze można sobie wziąć z magazynu szybko, pięknie, co się potrzebuje i po prostu rozsiać. Także działalność pozarolnicza ma także swoje plusy. Starczy? Chyba tak. Ewentualnie jak trochę nam zostanie, to wiadomo, w tych najgorszych miejscach gdzieś tam damy podwójnie. Witajcie moi drodzy, no to co? Uprawa pod kukurydzę, sól potasowa rozsiana i jedziemy z wstępną uprawą. Później jeszcze będzie saletrzak i jeszcze raz agregatem. No i tutaj mamy ten początek poletek, także zaraz wysiądziemy i sobie powiemy, jak wygląda w danej chwili dane poletko. Tutaj od granicy pas kontrolny, czyli tutaj było zgruberowane i tutaj dwa razy puścimy grubera
I tak to zostanie. Tutaj będzie pierwsze poletko 9 metrów, tu będzie siew w mulcz. W chwili obecnej widzimy, że jest dużo faceli. Oczywiście samo siew w pszenicy. A gdzieniegdzie jakieś chwaściki już się pojawiły, grochu. Grochu raczej nie ma, trochę rzepaku. Ok, tutaj raz gruber, czyli będzie drugie poletko, raz gruber. I tutaj zgruberujemy drugi raz, czyli będzie gruber, gruber, uprawa bezorkowa, taka opcja. Tutaj będzie gruber plus agregat i później drugi raz agregat. Także tak wygląda to w chwili obecnej. Piękne warunki wilgotnościowe. A tutaj już jest, dobra, tu się kończy. A tak wygląda pole po orce. No i reszta poletek będzie w orce. Także mamy tak, siew bezpośredni, jedna bezorkowa, druga bezorkowa i tutaj będzie orkowa. I tutaj będzie moric testowany w tych czterech technologiach. I reszta poletek już będzie w uprawie orkowej. Dobra, wsiadamy do ciągnika. No ale co, efekt fajny, nie? Orka wiosenna, puszek, no tutaj taka fajna, lekka ziemia jest. Także myślę, że będzie bardzo fajnie. 6 metrów jak na ciągnik 180 koni, całkiem sporo. Jedziemy 9 na godzinę, moc silnika 70, już pod 80 podchodzi lekko pod górę. Ale aczkolwiek myślę, że to jest bardziej problem braku kół bliźniaczych niż po prostu braku samej mocy, także ciągnik mocno się opada i z tego względu ma dość ciężko. Dobra, tutaj taki mały mijaczek, bo musiałem jeszcze raz zrobić ścieżkę. No dobra, jutro umyję szybki, to może trochę więcej pokażę tutaj z uprawy, no ale bajka jest, także naprawdę bardzo mi się to podoba. No i co, i schody kukurydzy będą na pewno dobre. Dobra, tutaj trochę na uwrociach podnoszę ten agregat, żeby tak mocno nie ryć. Teraz, żeby jakieś wałki złożyskie powyskakiwały. No dobra. I gdzieś tutaj. Dobra, agregat podniesiony. 1700 obrotów, no, ma ciężko, ale akceptowalnie. I kolejny dzionek uprawy wstępnej. To co widać przede mną, czyli tutaj 3,7 i tam razem jakieś 6,5 hektara w dwóch kawałkach, czyli tu uprawiamy. Efekt nie jest zadowalający, tutaj akurat taka lżejsza ziemia, czyli jest bardzo fajnie, ale tam na przykład gdzie jest mocniejsza ziemia, no jest trochę bryłek i tak dalej. Także gdzieś na przełomie tygodni, weekend, poniedziałek, wtorek ma taki padać przelotny deszczyk, parę litrów dziennie, 2, 3, 4, także te bryłki namiękną. Później przyjdzie słoneczko, dzień przerwy, rozsiejemy azoty. No i ładnie to doprawimy. Gdy w chwili obecnej mamy te takie zeschnięte bryłki, one namokną i bardzo ładnie się pokruszą, także uprawa, mam nadzieję, że będzie rewelacyjna. No i tak gdzieś to było już testowane w roku ubiegłym i fajnie wyszło, także myślę, że także i teraz będzie tak samo. Dobra, na uwrociach troszeczkę podnosimy agregat, wiadomo, żeby tak nie krawędziować mocno lejków, wałków. Dobra. Pod górę redukcja, jedziemy dziesiątką, czyli jakieś tam 8 km na godzinę. No ma co robić. O, gdzieś tutaj widać, że ten poślizg jest dość duży. Troszkę podeprzemy na kółeczkach, delikatnie. I wspinamy się pod górę. O, tutaj też ciekawe miejsce, bo tutaj było orane, no, bez mała miesiąc temu. Miesiąc temu. A tutaj 3 dni temu. Także zobaczymy też, jaka jest różnica w uprawie w tych dwóch miejscach. No tutaj widać, że jest całkiem nieźle. Dobra, ale zaraz tam podjedziemy, to będziemy widzieć dokładnie i sobie to na spokojnie porównamy. No dobra, 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 okej. Tutaj widać, że ta skorupka się nie zrobiła. Także ładnie ta skiba się kruszy. Ale widać, że takie, o, kluski mokre gdzieś. Nawet troszeczkę za mokro. No dobra, ale tak jest jak jest. Okej, a zobaczymy tutaj.
ciągnika wyglądało gorzej. O, widzimy tutaj troszeczkę suchy bryłek, ale poza tym zobaczcie, o, warunki wilgotnościowe, o tutaj gdzieś, o, jest lepiej urobione. Także pomimo tej skorupy twardej, agregat sobie lepiej poradził zdecydowanie. O. No i też mamy w chwili obecnej bardzo dużo wody w ziemi, a jednak ta skorupa, która się wytwarza przy wcześniejszej uprawie orkowej, też ona zatrzymuje tą wilgoć. Także myślę, że orka, jeżeli wiosenna, to jak najwcześniej wiosna. Tutaj bardzo mocna ziemia, no i super też uprawa. A że gdzieś tam mimo wszystko przymrozki nie, ale też słoneczko też gdzieś uprawiają nawet bardzo mocną ziemię wiosną. No oczywiście przy tej troszeczkę wcześniejszej orce.